Szczęść Boże w piątą niedzielę wielkanocną. Jest jedna właściwość, która pokazuje prawdziwość i konieczność osoby i nauki Chrystusa. To miłość, jaką mają żyć i promieniować chrześcijanie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Nowe przykazanie, które nie mogło powstać w Starym Testamencie, bo nie było wtedy widzialnego i obecnego Jezusa. Nie było wtedy przykładu Jego miłości. Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Ta wskazówka została dana nam na wieki. Przecież teraz też już nie ma namacalnego i widzialnego Jezusa pośród nas, jak wtedy, gdy był z apostołami. On przygotowywał swoich uczniów na wniebowstąpienie, kiedy mówił: jeszcze krótko jestem z wami. Zostawił nam te słowa, żebyśmy wiedzieli, jak mamy postępować, jak żyć i dzielić się miłością w świecie. Miłość jest dowodem prawdziwości wszelkich zasad, wszelkich przepisów moralnych i dogmatów w Kościele Chrystusowym. To jedno przykazanie w całości nas angażuje. Skoro Chrystus oddał życie za nas, to i my powinniśmy oddawać życie Bogu. Miłowanie się wystarczy, by chrześcijaństwo przetrwało. Ale to musi być miłość prawdziwa, a nie taką, jaką znamy, gdy już jest naznaczona piętnem egoizmu. Choć powinna być znakiem rozpoznawczym chrześcijan, wydaje się być niemożliwa do zrealizowania. Możemy stwarzać miejsca przyjazne do spotkań i rozmów. Możemy pokazywać się jako fajni ludzie. Możemy unikać tematów trudnych, żeby nikogo przypadkiem nie urazić, ale to nie będzie to, do czego zostaliśmy wezwani. Jeszcze raz należy podkreślić, że miłować się wzajemnie to wymóg, który nie mógł być wcześniej w Starym Testamencie, bo nie mieliśmy tej realnej i osobowej obecności Boga wśród ludzi. Jezus, stając się człowiekiem, uczynił wszystko nowym. Swoim przykładem relacji pokazał, czym jest miłość. Słuchali go różni ludzie. Byli ci, co dali się porwać i poszli za nim, ale byli też tacy, co machnęli ręką i odeszli. Nie przyjęli tego daru, bo zakładał rezygnację z niektórych rzeczy. Słowa Jezusa, którym miłuje, nie zawsze są przyjmowane, bo przywiązanie do wygodnego życia czy do przywilejów jest tak mocne, że trudno z nich zrezygnować. Święty Paweł, który osobiście doświadczył zmiany życia pod wpływem słów Jezusa, dzisiaj mówi: przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Te uciski to różne sytuacje, w których odzieramy się z przyzwyczajeń, z egoizmu, fałszu i nienawiści. Dobro musi być w nas widoczne, a nie być przykryte pozorami. Jak chcemy być dobrzy, to musimy także liczyć się z odrzuceniem przez ludzi, którzy bardziej cenią sobie cwaniactwo. Dobro nie jest modne. Paweł dzieli się tym, co się dokonało wśród pogan, jak Bóg otworzył poganom podwoje wiary. Możemy dostrzec, że my byśmy chcieli przyjąć wiarę i inne dary, o ile będą w wersji luksusowej, w ładnym opakowaniu, przyjemne. Ta wersja prosta, bezkompromisowa, pozbawiona różnorodnych dodatków jest mało atrakcyjna. Ona prowokuje pytanie, co ja z tego będę miał? Poganie wręcz przeciwnie postępują. Słyszą o Bogu, który miłuje za nic i otwierają się na Niego. Nie tworzą wymyślonych pretekstów. Są ciekawi Boga, który czyni wszystko nowe. To, co widzi Jan, apostoł, Jeruzalem nowe stępujące z nieba od Boga, to efekt przykazania miłości. Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali. Nie będziemy już widzieć Jezusa, ale Jego obecność trwa nadal wśród nas. Oto przybytek Boga z ludźmi. W tych słowach jest efekt relacji Boga z człowiekiem. Ten bezinteresowny dar dla nas przybliża nas wszystkich do raju. Miłość Boga do ludzi, wyrażona przez Jezusa, a także miłość nasza względem braci, to dowód prawdziwości Chrystusowego Kościoła. Nic innego w świecie nie jest wystarczająco przekonujące. Chcielibyśmy fajnego kościoła, takiego przytulnego, bez zasad, bez wymogów, ale nie byłoby tam Boga. Dla wielu sam Chrystus to zbyt mało, aby uczestniczyć w życiu wspólnoty. Stawiamy żądania, ale sami nie spełniamy wymagań zleconych przez Jezusa. A ono jedno nas dzisiaj prosi, żeby stało się naszą codziennością i znakiem przymierza. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem, a po tym ludzie poznają, żeście moimi uczniami. Żyjąc tym przykazaniem sprawimy, że w Kościele i naszych wspólnotach będzie więcej radości, która przyciągnie ludzi ciekawych życia i Pana Boga. Szczęść Boże. Do zobaczenia za tydzień.